Cześć! Z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na szybki przepis, który pozwoli odpocząć nam po kulinarnych, świątecznych szaleństwach. W niecałe pół godziny przygotujemy wiosenny makaron z takimi warzywami jak szparagi, brokuły czy papryka. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszego wiosennego makaronu zaczynamy od warzyw. Na pierwszy ogień idzie jedna średnia cukinia, którą kroimy w pół talarki. Następne w kolejce są szparagi, które oczyszczamy z lekko zdrewniałych części i kroimy w około 2-centymetrowe kawałki, zachowując przy tym główki w całości. Wykorzystamy je później do dekoracji dania. Kolejnym punktem na liście przygotowań jest brokuł. Delikatnie oddzielamy różyczki od łodygi i dzielimy je w kawałki wielkości kęsa. Na końcu zajmujemy się dwiema paprykami, z których usuwamy gniazda nasienne i szypułki. Papryki kroimy w około 1,5 cm kostkę. Dla nadania daniu większej ilości barw polecam użyć papryk o różnych kolorach. Warzywa są już gotowe, przenosimy się na kuchenkę. Cukinię, szparagi i brokuła wrzucamy do wrzącej i osolonej wody. Powinno być jej tyle, żeby bez problemu pokryła warzywa. Zawartość garnka blanszujemy przez około 3 minuty. Po tym czasie zdejmujemy garnek z ognia, odcedzamy warzywa na durszlaku i obficie przelewamy je zimną wodą. Dzięki temu zachowają swoją jędrność. Odstawiamy je na chwilę do odsączenia z wody. Na szerokiej patelni lub w rondlu, w którym przygotujemy sos, rozgrzewamy 3 łyżki oliwy z oliwek. Na rozgrzany tłuszcz dodajemy pokrojoną w kostkę paprykę i stale mieszając, smażymy ją przez około 3 minuty. Po tym czasie dodajemy do niej 3 przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku. Zawartość rondla podsmażamy przez kolejną minutę do uwolnienia aromatu przez czosnek. Kiedy to nastąpi, dodajemy 400 g posiekanych pomidorów lub passaty pomidorowej i 100 g groszku, może być mrożony. Zawartość rondla dokładnie ze sobą mieszamy i doprowadzamy do lekkiego gotowania. Warzywa dusimy w ten sposób przez kolejne 4, może 5 minut do zredukowania płynu o połowę. Dzięki temu też bardzo wyraźnie wzmocnimy smak pomidorów w gotowym daniu. Kiedy sos wyraźnie zgęstnieje, dodajemy do niego zblanszowane wcześniej warzywa, zachowując przy tym kilka główek szparagów do dekoracji. Do rondla wlewamy również 150 ml 36% śmietanki. Składniki mieszamy ze sobą do uzyskania jednolitego kremowego sosu. Na tym etapie pozostaje nam już tylko wszystko odpowiednio doprawić do smaku. Ja dodaję po 2 szczypty soli i mielonego czarnego pieprzu. Jeśli lubicie bardziej doprawione dania, śmiało możecie dodać jeszcze suszone zioła, które ja jednak pomijam ze względu na świeżą bazylię, którą dodam na samym końcu. W międzyczasie gotujemy również makaron. Wybierzcie swój ulubiony. Makaron gotujemy al dente w osolonej wodzie według zaleceń producenta. W moim przypadku zajmuje to tylko 5 minut. Po tym czasie ściągam makaron z ognia i dokładnie odcedzam. Tak przygotowany przekładam do rondla z warzywami i delikatnie mieszam, żeby pokrył się sosem i przeszedł jego smakiem. Po około 2 minutach gotowania makaronu w sosie powinien być gotowy. Wyłączamy grzanie pod rondlem i dodajemy świeżą bazylię. Możecie ją posiekać nożem lub porwać palcami w mniejsze kawałki. Zawartość naczynia po raz ostatni mieszamy do równego rozprowadzenia bazylii w sosie. I to tyle. Nasz wiosenny makaron z warzywami w delikatnym sosie pomidorowo-śmietanowym jest gotowy do podania. Można się częstować. Kilka minut i obiad gotowy. A jak smakuje? Sprawdźmy. Bardzo fajna odskocznia po świętach.
Warzywa są jędrne, a mimo to delikatne. Specjalnie nie użyłem tutaj zbyt wielu przypraw właśnie po to, żeby one zapewniły pełnię smaku. Na przykład duszona papryka nabrała delikatnej słodyczy. Wszystko osnute jest lekkim śmietanowo-pomidorowym sosem, który z dodatkiem bazylii idealnie uzupełnia warzywka. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, jakie są Wasze sposoby na obiady pełne warzyw. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!